Siemano, śmietnikowy raj 120, jubileusz. Co ludzie wyrzucają do śmieci na euro w Niemczech? Widzowie, pytanie. Zaglądamy do tej reklamówki? Tak lub nie? Większość jest na tak, więc lakie, działaj. Pokaż się tu. O, zobacz. Co to jest? Kotlety jakieś z raziki. No to będziemy mieli na obiad. Nie, to się nie dzieje, widzowie. Ogromny obraz. Serio ktoś wyrzucił? Może ja go postawię w normalnej pozycji. Tak, zaraz zrobimy. Faraony, egipskie klimaty. Lakę, do dzieła. Widzowie, jak znacie ten obraz. Ile on kosztuje? Co przedstawia? Piszcie w komentarzach. A z tyłu może coś pisze. Damy wam więcej szczegółów. Dobra, Lakę, nie ruszaj się. Bądź jak mumia. Zrobię ci zdjęcie z obrazem za $1 000 000. Lakę, chodź do mnie. Mam prawdopodobnie dobrą zdobycz. Łocie, panie. Ja pierniczę. Patrz na to. A cóż to? Czekajcie. Takiego koszyka nie widziałem. No, ale taki, fajny. Taki koszyk to już jest inny wszechświat. Cudo, nie? No tak, cudo. Można tak to nazwać. Śmietnikowe cudo. Szklane. Jest to dosyć ciężkie. Więc czerwony kapturek może mieć problem z noszeniem. To jest kryształ? Czy to jest porcelana? Trochę... Może nie mówmy, bo jesteśmy gangiem Olsena. Trochę tego, trochę tego. Będzie gafa, za gafą. No i powiedzcie, czy nie warto chodzić po śmietnikach? Czy to jest wstyd? To nie jest wstyd, to jest przyjemność. Chodzi z wami potrójna. Ludzie wyrzucają, tak? A my... Aha, nie wyjmy teraz. No i to jest właśnie gang Olsena. No i lecimy dalej. Teraz ja zrobię pamiątkowe zdjęcie. Ty z obrazem, a ja z tym cudem. Uwaga, uwaga, teraz mały pokaz butów, takich naprawdę premium. Co ludzie wyrzucają do śmieci? Proszę bardzo, pierwsza próba. Teresia. Rozmiarik? Szósteczka. Ocena celująca. I jeszcze takie okazy, jak windą do nieba. Elegancki stan. Rozmiar 38. No i takie, widzowie. Sprandi. Dziecięce buciki. Coraz częstszy widok na śmietnikach. Wyrzucane w dobrym stanie, w idealnym stanie. Mini wystawka, co prawda sklepowa, ale widzowie, takie rzeczy nie odbiegają daleko od tych, co znajdujemy z wami. W tym przypadku torebeczki. Szarobury worek. Widzowie, czas go delikatnie przetrzepać. O. Co? O, szkło. Przykrywka. Tylko przykrywki brakuje. Jest przykrywka. Aj. Już nie ma przykrywki, widzowie. Niestety, bardzo niestety, straciliśmy bardzo ważną zdobycz. No i to mamy w całej okazałości. Pozostała róża.
Dobra. Tutaj wystarczy, jak dobrze widzicie. Trzeba uważać na niektóre brzydkie sprawy. Grzebanie w śmieciach nigdy się nie znudzi. Łowienie talerzy tak samo. Jedno widać połamane. I teraz prosimy, drugie całe. Dobra, to był jeden i ten sam, niestety. A, no tak. Druga część. Tak, Włocławek. Nie. Chwilowe pasmo nieszczęść, lakie. Co tam ciekawego? A, urządzili go. To was tak urządził. No trudno. Trudno, ale teraz będzie dobre pasmo szczęścia. Na takie zagadki obrazów, których nie widać na pierwszy rzut oka, uwielbiamy. Uwielbiamy tym bardziej, że taki wy, jak i my, nie zdajemy sobie sprawy, jak wygląda. Lakie, propozycja, widzowie, propozycje i jedziemy. Nie wiem, może kwiaty? Ludzka postać, widzowie. Różne rzeczy mogą być. Zobaczymy, kto był najbliżej. Choinka Choinka namalowana narysowana. przez dziecko chyba. No, ciekawe, czy ktoś trafił. Bardzo ciekawe. Ja bliżej byłem kwiatów, no choinki, no to jest tak. Biała, biała reklamówka. Doniczki. Laki dzisiaj przewodzi. To jest jego dzień, jego noc. Ludzie wyrzucają do śmieci, do nic. Żółto-czerwone. Biało-czerwone w sumie. No tak. No i to jest dobry znak na następny śmietnik. O, jaka fajna taka dynia, nie? Dyniowata. Zaglądamy i do tej reklamówki. Mięsa. Wow. Ile tu leków? Będzie przeterminowane, czy? A zerknijmy na jeden, czy będzie przeterminowany, czy nie. Choćby na ten, nie? Nie wiem, czy dobrze widzicie. Grudzień 2-3, czyli miałeś rację. Przeterminowane leki. Także nie będziemy to przerzucać. A tutaj mamy poważny remont. Nie śmietnika, a sklepu. A jakby tam były skarby. O ludzie, ale byłoby kopania. Całą noc. No i to jest, lakie, twoje zadanie. Sprawdź ten pojemnik. Kafe. Pudełko kafe. A co w pudełku, tego nie wiem. No może będziesz Nostradamusem w przyszłości. A to jakiś pokarm dla zwierzątek. Pasza? Listki co, wąchasz? I co tam wywąchałeś? Jakby jakieś zioła, nie zioła, nie wiem. Prawdopodobnie. Są tu fani kawy. Będziemy podawać. Oceniać. Koszyczek. Bielutki. Podobny już znaleźliśmy jakiś czas temu. Czekaj, to sypie śniegiem. Przeciwwaga, lakie. Uwaga, uwaga, leci pierzga. Czy to jest pierzga? Pierwszy raz słyszę taką czymś. Fachowcy się wypowiedzą, mam nadzieję. Czekajcie, bo to trzeba środek zabezpieczyć. Następny wlatuje. No, no. Leśny duszek. Leśny duszek. Jakieś chyba zioła do parzenia. Pam, 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 pam. Pyłek kwiatowy. Wszystko jest dla zdrowotności.
Następna mikstura. Bakra, herbata górska, szałwia libańska. No to już naprawdę zdrowotne, nie? I taki cały zestaw wylądował do śmieci. Jak ocenicie kolejny śmietnik, to już wasze zadanie. Może nie centralnie śmietniki, ale mamy pieczywo wczorajsze 50% ceny. Uważacie, że to jest korzystne? Częste widoki, niestety. No ale powiedzmy, że mamy stały zestaw kibica. Napój z datą. Z 2 kwietnia 2021. Plus chlebek. Plus chlebek. Tak, tak. I do popicia jeszcze mamy Sprite. Ogóreczek. I można oglądać. No a tak pół żartem, pół serio. Chlebek zabieramy. Gdzie mam zaglądać? Lewa, prawo? Wszędzie. I w lewo, i prawo. Może ten soczek? Poważnie, taki soczek dla dzieci? Kubuś, banan 100%. A jak będzie dobra data, to już będzie wielka przesada. Nie, nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, widzowie. Styczeń 2025. O, zobacz. I to nie jeden. Tym razem Bobo. Data. Dla Bobaska, no to dlatego Bobo. No i jeszcze jest gorzej. Jeszcze gorzej. Marzec 2025. No i teraz widzowie, napiszcie, dlaczego to zostało wyrzucone. Jakie powody? Data jest, dobra. Soczki wyglądają? 100% soku. Za nie mówiłem. Lecimy dalej. Jak oglądać nie tylko mecze, to może z barszczem czerwonym? Kto jadł? Też, pił. Dlaczego nie? W sumie jadł. Kurde. Ja to jestem agent. Uj, listopad. 2-2. 2-3. Jakie pożyczysz mi okulary następnym razem? Ciekawy sprzęt na śmietniku. Lakę. Tylko uważaj, aby cię tam coś nie kopnęło. Aha. Co tam? Uniesiesz to? Przecież ty hulk jesteś. Dasz radę. Masz kiełbaskę? No, mam. To jest mikrofala. No mam. Tylko trzeba trochę przeczyścić. Wnętrze. A naciśnij guzik. Chodzi. Chodzi? Ty się nie spasz. Widzowie, lakę. Idziemy. Kolejne śmietniki. Lakę uruchomił dźwignię. A to znak, że coś tam musi być. Myślisz o tym? Tak, miejsce na biżuterię, na skarby. No dobra. A my takich biżuterii znaleźliśmy na tyle dużo, że się przyda. Kto nie oglądał, przywijajcie odcinki Śmietnikowy Raj, bo naprawdę działo się bardzo dużo. Po angielsku odczytasz, co tutaj jest napisane? No raczej nie, po polsku też nie za bardzo. No ale spróbuj no chociaż. Co myślił autor? No, dajesz. Szybko myśl, szybko. Nie wszystko złoto, co się świeci. Widzowie, czyżby maskotka na Mistrzostwa Europy? Poznajmy ją. O, jaką ma ładną czapkę z daszkiem. No, chciałbym taką bluzę. Maskotka poznana. Lecimy dalej. Okej. Okay. Album, klawiatura Tracer. A dokładnie Daytona TRK 214.
No spoko, w dobrym stanie. Wszystkie klawisze, wszystkie ząbki. No, powoli wchodzimy w klimaty Euro 2024. To i koszuleczki na śmietnikach leżą. Bezładnie. Zielony kolor, do jakiego państwa by to dodać? Irlandia, ale Irlandia nie gra. Ale może kibicować. Dopóki piłka w grze, wszystko na śmietnikach jest możliwe. Choćby w niedzielę o 16:00 zapraszamy.